No witam was bardzo serdecznie, zaczynamy sobie oczywiście bitewką na skrzyneczki na GeForce Kinsie. Druga skrzyneczka, bilioner daje nam już AWP za ponad 600, więc spoko, no ale my tu przyjrzeliśmy jednak ciut lepsze skiny, jak na przykład TMK Welcome to Jungle. Oczywiście przypominam konkursie na skinach, chcesz wygrać ze dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discorda dołącz, no i oczywiście użyj kod Crocs in GeForce Kinsie, jak oczywiście osobą pewną nad nim jesteś, wystarczy, że klikniesz oczywiście magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny, no i oczywiście wpiszesz kodzik Croxy przez 2x, masz wtedy 5% więcej do każdej wpłaty na stałe. Mamy Ikarusa ze skrzynki dla Sigmu, więc fantastycznie, tutaj udaje nam się wrócić. No i zobaczmy, trzy skrzynki jeszcze przed nami, jest AK Vulkan, ale tutaj MP9 ze 700. No i oczywiście, no tak jak się powiedziałem, skrzyneczka na start dla nowych użytkowników, 5% więcej na stałe, możesz sobie kodu oczywiście używać dowoli. No i oczywiście, no wystarczy, tak jak wspomniałem, że możesz sobie kliknąć oczywiście tutaj kod promocyjny, bądź oczywiście zalogować się z linku z opisu. 6500 udało nam się wygrać, więc bardzo ładnie. Oczywiście jakbyś chciał sobie konto doładować, no to tutaj oczywiście też taką możliwość masz. Po kliknięciu oczywiście przycisku doładuj. Ja przechodzę oczywiście do ekwipunku, żeby sprzedać tamte skiny, ale oprócz tego jeszcze postanowiłem sobie, że wypłacę sobie takiego pięknego bajonecika, więc jak możemy zobaczyć, oferta jest wysyłana, a resztę oczywiście skinów sobie sprzedajemy 7 koła, dzięki temu oczywiście udało mi się tutaj zbierać, mamy 27 tysięcy, więc to jest suma, kurczę, naprawdę bardzo ładna i którą możemy na przykład wydać na skrzynkę Olympus, tak? Zobaczmy, czy ta skrzynka, no, jest w stanie jeszcze raz powtórzyć tutaj sukces, który oczywiście, no miał miejsce ostatnio, tak? Czyli oczywiście ten AK-47 White Lotus. Jeszcze raz sobie spróbujmy. No niestety nie ma ani Grafita, ani Dragon Lory, no ale do 3 razy sztuka stara. Ja wiem, że w tym momencie wydałem na tę skrzynkę jakieś 12 tysięcy złotych i nie dostałem totalnie nic. No jakby doleciało do tych glowsów. Dobra, rzućmy sobie po prostu tą skrzynię dla Sigm. W sztukach 5 niech będzie. No i dorzućmy. Czy ja chcę ryzykować tego igla? No chyba nie chcę, ale no jak już tutaj kliknąłem, no to niech będzie ta skrzyneczka oczywiście w tej battle. Kolujemy sobie oczywiście bota, a ja tutaj już mam na telefonie ofertę wymiany z moim nożykiem, możesz sobie zobaczyć. Akceptujemy sobie wszystko pięknie. No i jest bajonecik, rękodzieło, no naprawdę bardzo ładny nóż. Tak sobie, kurczę, stwierdziłem, że ostatnio tak sobie powoli wracam do CS-a i jakaś kostka by się przydała, więc taką oczywiście sobie dzisiaj mówię, kurczę, wyjmę sobie, tak? Tak ładnie ostatnio idzie, że zasłużyłem, tak? Wuja zasłużył, ale no właśnie, czy ta battle te podtrzyma, że tak powiem, tą tezę, że faktycznie sobie zasłużyłem na tą kosę. No, jest 3000, ale to będzie battle o dziwo na minus. Tak, z 700, więc kurczę, no niby wygrana, tak? Ale co to jest za wygrana, jak my wychodzimy na minus? No chyba nikt nie robi battle po to, żeby wyjść na minus, tak? Dlatego wrzucamy sobie te nasze itemy na kontrakt i wrzucamy oczywiście 10 itemów. 5000 w tym kontrakcie, zobaczmy, co nam tutaj rzuci. 5700, no dobra, no jest to jakiś tam profit, więc no nie ma chyba co narzekać. Sprzedamy sobie jeszcze tutaj te dwa skiny i dzięki temu 15500 w naszym balansie. Czy ja chcę skrzynki widzów otwierać? No kurczę, męczycie mnie strasznie z tymi skrzynkami widzów, żebym je otwierał. No ale jak ja mam stary je otwierać? Jak zobaczcie sobie ceny tych skrzynek, poprosić was, żebyście zrobili jakąś fajną skrzynkę, to wy robicie skrzynki po 5000. Jak ja mam stary to potem otwierać? No kurczę, where budżet, tak? Skąd mam wziąć budżet na to? Croxy Król, 1700 zł. Co my tu mamy? No właśnie, no tak te skrzynki wyglądają. No dobra, spróbujmy sobie jedną. 1700 zł. No i zobacz, jak ja mam te skrzynki wasze otwierać? Jak wy mi dajecie ze skrzynki za 1700, dajecie mi parę złotych. No to już hydroponika, więc ciut lepiej, tak? Trzeba to sobie powiedzieć, 4200 zł. Zaznaczam, że ta skrzynia... Ej, patrz, mamy Poseidona, ty. No, też to jest ponad 4 kafle. Okej, okay. Crazy case. 10%. Powiadasz? 10%. To są skrzynki, jakie lubię, stare. 5700. Tylko problem jest taki, że jeżeli nie dostaniemy żadnego itemu takiej skrzyni, no to właśnie. To jest, stary, wtedy na minus 5700 zł. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. No powiedzmy, że wam ufam, tak? Że... Okej, no mamy Knighta, to jest z 10 koła chyba? 14 koła nawet kosztuje Knight. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Jeżeli dwa otwarcia pod rząd byśmy dostali tego właśnie skina jakiegoś na tym low procencie, no to bylibyśmy naprawdę zarabasami. No niestety, drugie otwarcie pusto. Do 3 razy sztuka, czy będzie Hydra? Jest Hydra, okej, nie jest to o dziwo Knight. 5400. Ej, dobra, to ta skrzynka jest, nie wiem, dziwna jest. Nie wiem, odpuszczam ją. Tutaj po prostu Croxy. 25% szans na gamma Dopplera. No to 4 sobie otwórzmy, bo dlaczego by nie?
jest jeden, jest drugi. Okej, w ogólnym rozrachunku bardzo dobrze, 9200, 4 koła na plus z takiej skrzynki. No po prostu, kurczę, wow, no powiem wam, że te skrzynki normalne, Croxy, jak mi robiliście, no to takie skrzynki mogę otwierać, stary. No jak wy mi robicie skrzynki po 5000, no to stary, no doskonale mam na to budżet wziąć, tak? 4200, 30% kosa, nie będzie ani jednej, prawda? 30% i nic, ani jednej kosy. No powiem tak, jestem w ciężkim szoku. Jest Bionet Tiger Tooth, 102500, no to nawet nie zwrot. My musimy dwie kosy trafić, jeśli chcemy tutaj na plus wyjść. No nie, no to znowu nie ma ani jednej. No co wy zrobiliście? No naprawdę, no te skrzynki wasze są jakieś, nie wiem. Nie wiem, czy wy robicie naprawdę to celowo, żebym ja po prostu, nie wiem, zbankrutował któregoś pięknego dnia, czy o co wam chodzi? Bo naprawdę nie rozumiem. Tutaj ile mamy? Uhuhu. Uhuhu. No dobra, myślę, że trzy takie skrzynki, 3900, możemy otworzyć. Zobaczmy, czy tutaj, no mamy niby tutaj trzy noże, 2900, z 1000 zł na minus. No tutaj chyba na drugą lorę tylko liczymy tak naprawdę, nie? Jest jedna kosa tylko teraz, no to już w ogóle jest minus totalny. Ostatni raz, kręcę tu skrzynią, Croxy król, lore. No chyba to ewidentnie, nie wiem, król jest chyba dalej na wakacjach. 2300 zł, tyle mi zostało, więc Croxy Fuzja, co to jest? Nazwa brzmi naprawdę zachęcająco. Spróbujmy sobie jedną taką. No powiem tak, jeśli tu by poleciała meduza, to stary, no naprawdę byłbym ci wdzięczny do końca życia z tą skrzynkę. No, no niestety.